Witam Was ze słonecznego Radomia, gdzie jesteśmy na radomskich klasykach. To padło twoje, ile to ma lat? Ty jesteś padło, 40, kurwa. 10 więcej od ciebie. To nie było miłe. Ty jesteśmy młodszy 8 lat, to 10 było miłe chyba. Właśnie. Kurwa, to ja mam 31? Nie wyglądam chyba, co? No i drodzy Państwo, za mną widzicie radomskie klasyki. Idziemy na szybki przegląd, co tu przyjechało. Na radomskich klasykach nawet ślub można wziąć. O, tu panna młoda właśnie wyszła z... W ogóle mnie słychać? Te wszystkie miały takie pieski? Salon, jak kupowałeś, to był ten piesek. Prawda? Tak, to był taki Makajda. Drodzy Państwo, ze mną widać taką piękną Wołgę, nie? Ale to są znawcy tematu, którzy mówią, że ma nieoryginalne koła i tak być nie może. Ja nie wiem, prawie idealny stan, lekki tuning, a jednak nie dla wszystkich to przemawia. Ale zobaczcie, tu jest każdy detal dopracowany. Strefa polskiej motoryzacji. I Polonez, i Fiacik, i Polonez. Pomimo, że tych aut nie jest tutaj dużo, to mam wrażenie, że jest jakość i poziom zadbania jest dużo wyższy niż w Warszawie. Co prawda naliczyliśmy teraz chyba 22 sztuki, to jest to 10 razy mniej, ale wygląda to nieźle. Naprawdę Radom umie w te klasyki. Niby ładna ta BMW, ale to jest coś, te koła tak niespasowane. Kiedy montujesz Air Ride'a? Jutro. Jutro będzie futro. Trochę grzmi, tam musi być V8. Powiem tak. Chuj się tu dzieje. Odpalam Tindera. Aut jest coraz więcej, zaraz w sumie więcej fajnych aut. Tu na przykład macie bardzo ładnego Jaga w kabriolecie. O, proszę Państwa, proszę bardzo. Tutaj starsi panowie przyjechali Mercedesem. Coś tam się dzieje w tym Radomiu, coś tam się dzieje. I napiszcie w komentarzu, jak na tle wypada nasz Mercedesik. Tam zasykasz sobie, ziomeczek okularki założył. Co to za piękne auto? Co to auto? Pocket growing, wake up, bless every morning. Just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Cash flowing, pocket growing, wake up, bless every morning. Just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Tak, tam z tyłu, za nami. Mam się obracać, czy nie? Znaczy, no... To nie przełom, daleko stoi, ale jest taka Honda. Jako jedyna... To czymś innym. Jako jedyna, która nie ma nad koli. Widzisz, jak jest chrupana? Widzę. Jakbym miał wskazać moich faworytów, to chyba to Subaru. Dawno nie widziałem ładnego Subaru. Imprezy, szczególnie takiej wersji WRX, czy co to tam jest, może jest TI. Fajnie. Dalej pewnie jakiś Mercedesik, tam taka ładna beczka stoi, teraz widziałem na przebitkach. Porsche jest trochę oklepane, bo wystarczy kupić Porsche i od razu jest super. Ta Wołga jest bardzo ładna, ale ja wiem, Wołga chyba nie. Przecież takie tłuste, W124 to no, 500.
porównywanie tych imprez nie ma zupełnie sensu, to co było w Warszawie tutaj, ale jest to tak ładnie, teraz jeszcze zapaliły się lampy i wygląda to po prostu kosmicznie, jest taki klimacie, jak jeszcze z tyłu jakieś koncerty dają, petarda. Co, ciągnie do Mercedesa? Ciągnie, ale bardziej do tamtego złotego. To jest kolor ze szklanej cebuli. Patryk się bardzo martwił, że będzie trochę siara przyjechać, ale uważam, że na tle pozostałych aut wygląda Mercedes całkiem nieźle, atrakcyjnie. Targa dla jej uroku, no i jak on mówi, że jest na wąskiej listwie i to jest super, to jest pewnie super. Jak Tinder ołowy? Zjadam foty. Ta, foty. Nie ma miejsca już na parki. Bardzo mu zapadł w smrok, a ty nadal tego kanału nie subskrybujesz, więc szybko to zmień i klikaj. A tak w ogóle to ja bym chętnie sobie kupił klasyka, więc jakbyś mógł napisać, drogi widzu, w komentarzu swoją propozycję na to auto, byłbym bardzo wdzięczny. Tak, do 20 tysięcy. No i w tym momencie bank został rozbity, za mną widzicie czerwonego Vipera. Co? Radom rozjebał. Powiem brzydko, rozjebał. Zamiast jednego Vipera są dwa Vipery. Zagadka dla mądrych. Dlaczego to jest Chrysler, a nie Dodge? Czy to Viper jest? Powiem to jeszcze raz, ale jest tu zdecydowanie ładniej niż w Warszawie. Niestety, albo istety. Nie wiem, czy to wynika z weryfikacji, czy z ilości mieszkańców, czy ogólnych chęci zabawy, ale naprawdę poziom aut, który jest tutaj, przebija poziom aut na ostatnim zlocie Youngtimer Warsaw. Nie ma takich byle jak, nie ma byle czego, nie ma w ogóle, nawet nie śmiałbym tutaj nagrywać szukania rydzy, bo to bym go jej nie znalazł, no nie da się. Nie da się. Cieszę się, że wróciliśmy w to miejsce z cruisingiem po 3-letniej przerwie i że tak licznie stawiliście się na naszej imprezie. I wszyscy do auta i za 4 minuty jedziemy. Jedziemy gdzieś na rabo. Patryk, pokażesz, co Mercedes potrafi? Włącz tryb sport, jedyneczkę zablokuj. Dobra, nie, to późno. Dalej przed nami. Taki miał być cruising, że się chyba zgubiliśmy. Jedziemy za jakimiś maluchami i Aderem BMW, ale jest nas tu 6 aut, a peletonu nie widać. Ciekawe, czy to jest dobra droga. Ader! Dojechaliśmy, udało się do garbarni. Zadał mi Mercedesik.
wszyscy tu robią sobie fotki i spadamy do domu. Nara. Jak, impreza udana? A tak o, powiem szczerze. Fury spoko. Ale czy jakieś atrakcje? Coś fajnego? To tak o. To jest fajne.